Cześć wszystkim, z tej strony Plaga. Zaczynamy kolejny odcinek z serii Fallout 4. Idziemy do Valentina. Idziemy do Valentina, tylko nie mam pojęcia, w którym to jest kierunku. Tu się spotkaliśmy, on sobie gdzieś poszedł. I co? I tam sobie poszedł? To w ogóle to jest takie, wiecie, pomieszane bardzo. Tu jest agencja. Ja pierdzielę, jaki to jest kawał drogi stąd. Czy mogę tam szybko podróżować? Mogę! Jej! Szybka podróż to jest najlepsza opcja w tej grze. Total hack. Poważnie. Poważnie. Każdy numer hakera absolutnego odblokowuje nowe unikatowe funkcje do niektórych terminali. Bardzo fajne, podoba mi się. Chętnie bym to znalazł, ale jeszcze nie znalazłem. Będzie dobrze. Okej, okay, jesteśmy. 30 metrów do niego, co to jest? Wiem teraz, że trzeba iść dookoła, bo to się nie przechodzi przez zaułki, tylko się idzie bezpośrednio tam jakoś. Znaczy bezpośrednio, dookoła się idzie właśnie. To jest tu. O, to jest to. Widzicie, jaki ładny napis jest? I on serduszko sobie tam, bo to jest Valentine, jak walentynki. Wiecie? No, takie rzeczy. Aha. Hej. Ujuju. Ujuju. Chcę pogadajcie, ja będę skakał po meblach. Ehem. O, tu się da wskoczyć. O, ten wiatrak się kręci. Weź, kręć się. O, on mnie zrzuca stąd. Ten wiatrak normalnie wpływa na otoczenie. Jak się podnosi rzeczy i się je nosi? Zawsze była taka opcja, że dało się coś złapać i tak po prostu przenosić jako obiekt. Gdzie to jest? A, ty mi podziękowałaś, tak? Bo zapłać mi. Kurde. Spoko, luz. No, pewnie, że tak. Drobiazg. O. Poważnie mogę sobie usiąść? Poczekaj, jeszcze poskaczę po twoich meblach. Ej, mają tu pięterko. Wow, i ona tu śpi, tak? Oj, mogę sobie kraść rzeczy, widzę. Wyjście do Diamond City. Pewnie, że sobie wezmę tutaj. Bo nie wyświetla mi się na czerwono, więc mogę na spokojnie kraść. Hehe, wychodzi na to. To luz, dzięki za steampaki, ziomki. Coś tu jeszcze, kapsel macie? Nie, ja nic nie zabrałem, ja tu tylko w toalecie byłem, wiecie? Nasrałem ci na łóżko. Znaczy ten, nic nie zrobiłem. Byłem ten. Świeżyć się. Okej. Opisz morderstwo, opisz kryptę. Myślę, że... najpierw krypta. Aha. Vault 111. It was some kind of cryo facility. You were on ice, huh? More importantly, you were underground, sealed up. A lot of obstacles to get through just to take one person. What else can you tell me? No właśnie to. Murdered. She was trying to keep them from taking Sean and they It's okay. You don't need to say anything more. So, we're talking about a group of cold-hearted killers. But they waited until something went wrong to resort to violence. Anything else you remember? Porywacze, tak. There was a man and a woman. They didn't say much. But I remember they called me the backup. So, we're talking a small team. Professionals. Kind that know to keep their lips tight when they're on the job. Not sure what the backup means, though. Anything else you remember? We're looking for my son, Sean. He's less than a year old. Why would anyone take him? Good question. Why your family in particular? Why an infant? Someone would be taking on all of his care. Baby needs a lot of it. Now that confirms it. This isn't a random kidnapping. Whoever took your kid had an agenda. There's a lot of groups in the Commonwealth that take people. Raiders, super mutants, the gunners. And of course there's the Institute. Właśnie, ja bym stawiał chyba na Instytut, bo oni tak so you think this institute is wyglądali w miarę ogarnięci. No,
Those early model synths of theirs strip whole towns for parts, killing everything in their way. Then you got the newer models, good as human. Infiltrate cities and pull strings from the shadows. Worst of all, no one knows why they do it, what their plan is, or where they are. Not even me. I'm a synth myself. A discarded prototype, anyway. No. Weź tu ten. Właśnie, bo ten, wchodzimy w tematy, których nie mieliśmy omawiać za bardzo. O, łysy był z blizną, nawet nie wiem. Znaczy, nie pamiętam takich szczegółów. Kellogg? No, nie przypominam sobie raczej. No. They never send their names. Way too big of a coincidence. Ellie, what notes do we have about the Kellogg case? The description matches. Bald head, scar, reputation for dangerous mercenary work, but no one knows who his employer is. And he bought a house here in town, right? And he had a kid with him, didn't he? Yeah, that's right. O, proszę. Abandoned wet stands. The boy with him was around 10 years old. Okej. Właśnie, to może być inne dziecko. A można go sprawdzić. O, security doesn't really go to that part of town, but you two should still be careful. I always am. W zasadzie to nie mamy pojęcia, kiedy tego dzieciaka nam zabrali. Czy go zabrali zaraz przed obudzeniem nas, czy trochę wcześniej, czy parę lat wcześniej? Widzicie, o co chodzi? Ja się mogłem na chwilę przebudzić, oni go zabrali i minęło tamtej pory, nie wiem, 30 lat i to już jest dorosły facet, no. Ale z drugiej strony, skoro kojarzą tego typa z blizną, to stawiam na to, że dawno się to nie stało. Tylko co do pewności... W jakim jest wieku ten dzieciak? No to nie mamy pewności tak naprawdę. Weź się rusz, ziomek. Idziemy za wolno. To jest najgorsze, co może być w RPGach. Kiedy musicie podążać za postacią, ona jest po prostu powolna. I ona jest nawet wolniejsza niż zwykły chód. Ja teraz nie biegam, tylko idę i jestem szybszy od niego. To jest tak denerwujące. W Wiedźminie było to o tyle fajnie rozwiązane, że jeżeli my szliśmy powoli, to postać szła powoli. Jeżeli my sprintowaliśmy, to postać z reguły też sprintowała. Więc dało się to przyspieszyć wszystko. A tu nie ma opcji. Koleś idzie wolniej niż ja spaceruję. To jest takie głupie. No i co tu robić? No przecież nie da się za nim iść tak powoli. Chyba, że się da, nie wiem, na kucaniu. No ale raczej... Nie takie założenia. No i co? Wchodzimy po prostu, ziomek, czy co robią? O! Przebiegł się, patrzcie, kawałek se przebiegł. Aha. Dobrze. Spoko, ziomek, wezmę strzelbę. No to z bliska to wyładuje mu kulę w łeb i tyle, nie? Znaczy kulę, no nie kulę, śród. Poważnie? Bardzo trudny. Nie ma szans, musiałbym mieć 18 level. Klucz. To po co ja mam iść po klucz, jak on i tak to spróbuje zrobić. 11 poziom mam dopiero. Trochę słabo. Mógłbym sobie dodać parę rzeczy fajnych. Co my tutaj mamy? W charyzmę bym sobie przyładował troszeczkę. Mhm. To nie. Zadajesz kobietom 5% więcej obrażeń w walce, a podczas rozmowy ładniej przekonasz je do racji. Nieźle. Takie trochę głupie to, ale no dobra. Znowu się nie przewijasz. Okej. Okay. Samotny wędrowiec. Komu potrzebni przyjaciele? Gdy podróżujesz samotnie, otrzymujesz 15% mniejsze obrażenia, a udźwig rośnie o 50%. Z reguły sam podróżuję. Twój wierny psi towarzysz uczy się przytrzymywać wrogów, dzięki czemu łatwiej ich trafić w watsie. Ale on i tak ich przytrzymuje.
Podróżuj z bestiami, wyceluj bronią zwierzę słabsze od ciebie i zyskaj szansę na okiełznanie go. Oj, to mi się podoba bardzo nawet. Bardzo, bardzo mi się podoba. Ja pierdzielę, pewnie, że tak. Nawet sobie dam drugi punkt w to. A, nie mogę sobie dać drugiego punktu w to. Ale no, naprawdę spoko. Naprawdę mi się podoba. No, będę mógł sobie zwierzątka przejmować? Czemu nie? Dobra, 30 metrów tam. Uda się tam iść jakoś szybciej? Pewnie, że się da. Zawsze da się pójść na skróty. Ta. Pomaruć co tam, pomaruć. Jakaś kobita tam nawija w ogóle. Nikt jej nie słucha, ale po co? Okej, tu jest platforma. Nawet nie trzeba było iść daleko. Chociaż jak on mówił o platformach, to ja raczej tak patrzę sobie na ten teren i tu kurwa wszędzie jakieś schody, jakieś balkony, jakieś platformy. A on nawija, nie? Prosto sprawa, ziomek. No, dobra. Fajne to miasteczko. Bardzo fajne. Podoba mi się. Dzień dobry. Co tu się przez okno wchodzi? Wow. O, znowu ta. O Jezu, jak ja ciebie nie lubię. No właśnie, przestań być taka pyskata. No. Znowu będziesz mnie wciągać w problemy. Co ci to obchodzi? No, właśnie, wypierdzielaj. Ej, wazona nie drażni. Gdzie jej nie spotkamy, to wiesz, komuś robi kłopoty. No, pewnie, że tak. W sumie o klucz ją zapytam. Niech będzie. Już do domu. If you're talking about a property that the city has seized, we only have one on the books. Mr. Kellogg's old house. Poważnie? You'd have to ask the mayor directly if you want the keys. Dobrze. Weź mi pomóc, co? I don't have time. I need that key now. Why is finding this key so important to you, honey? Na czerwono jest, to chyba nie dam rady. Mogę ją przekupić. Bierz ten hajs. A tam strażnik jest. Dobra, typowa urzędniczka. Nie ma problemu. Idziemy sobie stąd, nara. Poszło całkiem łatwo. Hej, pies, halo. Wow. Na krawędzi życie. Znowu, z tymi windami, wiesz, nie ma problemu. Weź ziomek, zejdź z tego. No. Nie ma psa. Nie wiem, czy on spadł, czy co mu się stało. Po prostu wziął... O, jest pies. Nie, no wylądujemy na nim jeszcze, nie? Poważnie? Winda go zabije? Ło, ale fart, że ona tam nie jedzie do samego dołu. Z tym psem to jest wiecznie problem, poważnie. Na jednym live wjeżdżaliśmy na autostradę. I pies się zatrzasnął między windą a murem. Jakoś tak. Czemu tu mi każe żyć, jak on jest tam? To jest trochę to ten. Czy to jest ten dom? Czemu akurat jego dom jest przejęty i czemu akurat do jego domu mają klucze? To jest takie dość dziwne. Dość. Jakbym się wpakował w charyzmę przy rozmowie z kobietami, to bym przejął sobie od niej ten klucz pewnie za darmo. Pewnie tak by było. Siema. Ej, ale mam klucz, wiesz? Nie mówcie, że ja go nie wziąłem. Hey, Valentine. Don't think I can pick this. You could try breaking into Geneva's desk. Maybe the mayor's safe. Jezu, ona powiedziała, że zostawia klucz na biurku. Czy ja wziąłem klucz z biurka? Poważnie? Nie mówcie, że on tam leży i trzeba go podnieść. Się zdenerwuję. Poważnie. Wjadę tam i tam będzie klucz na biurku.
Na bank. 100%. Stuwa po prostu. Stuwa. Dobra. Nie będę tego wycinał, ale... Ale i tak mi wstyd. Czy wstyd mi, no. Tak. No możecie sobie pooglądać, jak jeżdżę windą, bo przecież jeżdżenie windą jest fajne. Może są fajni jeżdżenia windą akurat. I będą szczęśliwi, że mogą obejrzeć ten zabieg dwa razy. Ja sobie tu przelecę trochę. Ja pierdzielę, ale trzeba być łebski. Jeszcze ten klucz taki wielki. Na zielono podświetlony. Jeszcze weź ten klucz, ziomek. Jeszcze mówiłem, że kurczę, gdzie ta mapa mi pokazuje, jak ja przecież mam iść gdzie indziej, nie? Jezu, i musiałem dojść do samych drzwi, żeby się kapnąć, że nie zabrałem klucza z biurka. Gdzie ja mam głowę? No, co, otworzyłeś, tak, nie? Mam. Ja pierdzielę. Na pewno. Na pewno. Halo? Halo, halo? Kajanki. No coś na pewno tam jest. No i tu spał ktoś jeszcze. Dwie osoby tu musiały spać. Tak, o, jest jakiś ten. Nie, guzik. Je. Co się otworzyło? A, to się otworzyło. Okej. Wcale nie kradnę. Nie przejmuj się, ziomek, ja wcale nie kradnę. W ogóle się nie zdziwię, jak wróci do domu. Brudna woda? Nie. Kawałki iguany, spoko. Masz coś, co by mnie bardziej interesowało? Jakieś takie, wiesz... Full wypas znajdźki? Nie? Nie? Tu coś jest? Spoko, jeszcze nie teraz. Gwinnett Stout Beer, 44 caliber bullets, and cigars, San Francisco Sunlights. Interesting brand. Won't lead us anywhere on its own. Jak to nie? I wonder if dog meat could pick up this. Właśnie. Hey, that's not a bad idea. Some dogs out there in the Commonwealth can track a man for miles. Panie detektywie. Well, dog meat seems eager for the job. Why don't you let him have a whiff? See if he picks up on the trail. Before you head out, I know this is personal business. You have to face Kellogg on your own. Just say so. No, no spoko, dawaj, idziesz ze mną. Ziomek. Alright. Let's get that bastard. This is your show from here on out, okay? You say jump, I'll say how high. Spoko, ziomek, świetny pomysł. Wstajemy, zabieramy jeszcze amunicję stąd tutaj. Świetnie, ogniwa. No masz. Szukaj. Nic mu nie pokazał, nie? Pewnie, że czuję. Napierdzielaj. Jej. Możemy iść. Chyba więcej nie znajdziemy. No. Ciekawe, czego znajdziemy tak, wiecie, od razu, bezpośrednio, tak szybko. Po zapachu cygara. No okej. Biegnij. Biegnij. No i on biegnie, no. No, dawaj, śmigaj. Śmigaj, piesowaty. Zobaczymy. No i on napierdziela szybko. Ja biegnę na sprincie, on biegnie tak samo szybko jak ja. I to jest konkret, tylko mi się punkty akcji skończyły. Czyli nie mogę biegać. Dobra. Zniknął. Woo! Każdy numer niesamowicie niesłychanych opowieści dodaje poziom od profilu niesamowicie niesłychane. Aha. Okej. Okay. Atak Fishmana. Człowiek ryba atakuje. Takie rzeczy.
Ciągnie się ta fabuła, ale wolę tą fabułę odkrywać, realizować, niż zajmować się minutmenami, bo oni są strasznie zamuleni. Non stop jest, pójdź tam, zabij bandytów, pójdź gdzie indziej, zabij tam potwory, albo bandytów, co handlują potworami, czy coś, nie? Cały czas to samo w kółko. A tutaj coś się dzieje z tą fabułą, nie? Trochę się rozciąga, bo takie są te epizody trochę takie, no... No, takie se, ale jest na pewno fajniejsze niż przejmowanie ciągle obozów, nie? Na bank. Idź, panie pies. Gdzie jest dzieciak? Karabin się zmienia na snajperkę, to zdecydowanie. No, słyszałem jakieś głosy, ale olać to. Niech idzie piesek. No i co? Okej. Pies jeszcze gdzieś poszedł. Tu jest znowu cygaro. Właśnie. Tu jest cygaro. San Francisco Sunlights. Kellogg's preferred brand, all right. Właśnie. What do you think, boy? Enough to go on? Tu samo cygaro mu pokażę. Znaczy, kolejne cygaro z takim samym zapachem mu pokażemy? I on się lepiej będzie szukać teraz, no. Nie poszli torami, wiadomo, też tak bym poszedł. Wygodnie, można sobie iść. Ubita droga. Tak, tak. Nawet chyba tutaj byłem kiedyś. Mam wrażenie, że gdzieś przy tych torowiskach się kręciłem troszeczkę. Nie wiem, czy akurat przy tych. No to kryto szczury. Mnie się wkopały z powrotem. Dobra. Rady rosną. Pan detektyw nam pomaga troszeczkę. Ja sobie tutaj wskoczę jednak z tym leczeniem. Ej, wypierdzielać ode mnie. No i wpakowałem dwie kule w martwego. Dobra. Ten duży też leży. Ten leży. Co my tu mamy? Nie wiem, czy go zabiję, no raczej nie. Okej. Napromieniowaną krew to ja mogę sobie wziąć akurat, bo to się pewnie przyda do jakichś tam mikstur, pierdół i tak dalej, nie? Kurde, włosy mi uciekają, dopiero byłem pod prysznicem i teraz mam takie, wiecie, taką szopę na głowie. Takie rzeczy. No idź, pieśku, idź. Wezmę sobie karabin. Oho! Tu jest coś ciekawego. Dawaj, dawaj, ochłap. Schodzimy na dół, znajdziemy gnoja, rozwalimy mu łeb. Znowu mam szukać wskazówek i co, znowu zapalił cygaro i miał przy sobie popielniczkę przypadkowo? No nie mówcie. O. O. Okej. No, piesie, bo kurde, stoisz w przejściu, wiesz? Halo. Co ja mam z tym psem? Poważnie, on tu będzie stał? Jak ja go mam ruszyć niby? What are we looking for? Nie, no, no. Ej, rusz się, psiaku, bo nie mogę tam wejść. Nie, pierdziele. Bloody bandages. Dog meat can track this. Okej. Okej. Kellogg's still out there. Spoko. We've got to track him. Oh. Okay, boy, let's track him. Okej, steampack. No, więc. Pomarudziłem na psa, a się okazuje, że wcale nie musiałem tutaj wchodzić nawet. A, pies się cofnął. No, nie pomieszały mu się zapachy. Wszedł i wyszedł tą samą drogą. Jest bardzo zdolny pies. Naprawdę, bardzo zdolny pies. Dalej tędy. Nie mogliśmy wyjść tamtędy w takim razie. Byłby trochę tak... lepiej. Trochę lepiej, nie? Jakby szedł inną drogą, a nie tą samą. No, ale dobra. Niech będzie. Lecimy. Ojej, się zmęczył bitula. Co to za grzyby? Trochę się świecą. Gdzie jest ten ziomek? Idzie. Idzie biedula. No dawaj, biegnij. Biegnij, biegnij, biegnij. Fajne tereny. Naprawdę fajnie to wszystko wygląda. O, chyba do psa strzelałem przez moment. Jo, pierdziała, ale wyrwałem strzała. Wow.
Już raz walczyłem z czymś takim. Konkret zwierzak. Dobra. Już mam psa. Ściąga ataki od czasu do czasu. Biorę wszystko. Dobra. Nie, nie to, tylko to. Idź, panie ochłap. Tam jest jakiś dom. Co jak oni tędy szli, to te potwory wszystkie gdzieś były w innym miejscu najwidoczniej. Albo je ominęli. Są jakieś zabudowania, może tutaj będą. Ten magazyn wygląda tak obiecująco. Drzwi są otwarte. O, właśnie. Wszystko się zgadza. Oho! Wejście do jakiegoś schronu, czy coś. Idziesz, psie? Ej, no nie zatrzymuj się. Idziesz? No to dobra. No ciebie czekamy, tak? Dobrze. Wiem, co robić. Okej. Zejście na dół. No i gdzie ja mam tego szukać? Piesie. Dobra, pies poszedł dalej. Czyli chyba jednak nie znalazł niczego tam na górze. No właśnie. Okej. Wyrwało mnie trochę. Szukaj. No, hopsaj. Leć. I leci. Bardzo długo szli. Że on tak długo się przemieszczał, skurczybyk. Swoją drogą ciekawe, czemu im ten dzieciak był potrzebny. Ja myślę, że to tyczy się trochę genów, bo skoro wzięli to dziecko i ja byłem takim planem B, czy tam zapasem, no to chyba chodzi o geny, co? Wypierdzielaj. Okej, wszystko się na psa rzuca. Jeszcze jeden, panie pies. No pies sobie świetnie radzi, oczywiście, jak zawsze. Masz kapsle? Masz kapsle. Daj kapsle. Zabawkowy statek rakietowy. Spoko. Przyda się. O, tu się świeci światło. Aha, zdziczały kul. Wszystko się na niego rzuciło, nie? Stawcie tego psa. Ale trafiłem, nie ma co. Normalnie wypas. O, tam była spinka. Spinkę ten wziął w sumie. Poproszę tą panią spinkę. Pies radzi, jak zawsze. Daj radę. Szczoteczka do zębów. No raczej niepotrzebne. Amunicja mi się kończy. I to będzie problem pewnie, jak już się skończy. Będę musiał ze strzelbą latać. Albo ze snajperką. Albo z laserową snajperką. No trochę tego mam, nie? O. Co to w ogóle? Okej. Okay. Co to w ogóle jest? Co to ma być niby? O. What happened here? Error. Operator deceased. Threat level Omega. He killed us. We're still on track. Hopefully he's not much further. No dobra, co leci, pani pies? Coś mam zabrać? Tu jest papieroch. Znowu. Poleciał! Nawet nie czeka. Co tam jest? To coś powinno uciec, bo to są te takie jelonki, prawda? One uciekają najczęściej. Dopiero jak ja je zaatakuję, to mogą zaatakować. No poważnie. Zostaw je, psie. Wpierdzielaj. No to mam już pierdzielone. On jest mocarny, to już w ogóle. Ja pierdzielę, co za pies. Nie mogłeś mu dać spokoju. Wow. No to się spolił. O. O. Fajne. Po co temu mutantowi był pistolet?
Po co jeleniowi pistolet? Nie, nie mam pojęcia. Taki jakby zbutowany jeleń był, nie? Tak mi się wydaje. Tak to wyglądało. Troszeczkę. Gdzie idziesz, pani pies? Załaduję do pełna. Nie wiem, mocniejszy pierwszy strzał. Okej, tam jest jakaś jaskinia. Pies się zaciął. O, idzie. Jest jakaś jaskinia. W tej jaskini pewnie się schował ziomek. Nie? Nie, pies pobiegł gdzie indziej. Taka zmyłka. Okej, pani pies. Spoko. Tak go znajdziemy. Leć. Tup, 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 tup. Co mamy tu? Tutaj już się zaczyna jakiś ogrodzony teren. Ojejku, martwię się, że to będzie coś większego. No. Dobra, nie znalazłem wskazówki, nie ma co. Pies poleciał dalej. Okej. Jest jakieś miasteczko znowu. Ja w ogóle jestem tak po mapie patrząc. Aha, tutaj jestem. Prawie tu byłem. Kiedyś. Tam znowu coś lata. Robale. Szkoda amunicji na tego robala. No idź, piesie. Idź, idź. No nie, no. Chciałeś się ścierać z tym. Ale trafiłem, nie ma co. No i pięknie. Dobry pies. Leć. Czy to nie było załadowane czasem? Dobra. Może się odładowało. Fort Hagen. Serio? Dobra. Tylko tutaj nie ma wejścia. Wcale w ogóle. Mhm. Okej, zajmiemy się tym, ale w następnym materiale. Ja już się zbieram. Dzięki za oglądanie. Napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Trzymajcie się i cześć.